nie było przewagi etnicznej jakiegokolwiek narodu, ludu, wszystko jedno jak to nazwiemy. To było miejsce przenikania się kultów, różnego etnosu, ale przede wszystkim Polaków, Rusinów, osadnictwa oczywiście łemkowskiego, Węgrów, no i osadnictwa niemieckiego, które na dołach jasielsko-sanowskich oczywiście było osadzane i wytworzyło tutaj swoistą kulturę między Krosnem i Sanokiem. Wracam zatem do ziemi sanockiej. Nie wiem, czy dałoby się wymienić. Mam tutaj przed sobą kolegów z Sącza, którzy z mediami są za pan brat. Kiedy użyto terminu mała ojczyzna? Pytałem kiedyś wielu ludzi, między innymi Henryka Samsonowicza. Mówię, słuchaj, ty chyba pierwszy użyłeś terminu mała ojczyzna. Mówi, nie, ja już to słyszałem, ale też nie bardzo wiedział od kogo. Jakkolwiek sformułowanie to ma autora anonimowego, to jednak przyznają państwo, że ono jest absolutnie cenne. Co to znaczy mała ojczyzna? W ogóle to się łączy z tym, co nazywamy regionami, czyli pewnymi obszarami, od siebie różnymi. Ale jest prawdą, że jeżeli byśmy byli w Ameryce na przykład, co daj Boże turystycznie, każdemu z nas na tej sali, gdyby ktoś zapytał, skąd pochodzisz? Z Polski albo z Europy. Gdyby w Europie zapytał ktoś z was, skąd pochodzicie? Z Polski. Gdyby zapytano was, skąd pochodzisz? Na to w Sopocie. Na ten deptak, który dzisiaj przez media jest eksponowany, choćby dlatego, że ma to związek z tym, co znakomity kolega Muszański powiedział z problemami unijnymi. Pochodzę z Sanoka. Ale w Rzeszowie. Może by powiedział, pochodzę z Sanoka, ale już może z Bukowska. Niech państwo zauważą, jaka jest względność traktowania tego faktu pochodzenia. A ta mała ojczyzna, proszę państwa, to jest to miejsce, skąd czy dokąd sięga nasza najwcześniejsza pamięć. Tak jak pamięć z ojca, matki, dziadka, tego cmentarza, o którym mówiłem na początku, domu modlitwy, wreszcie pola, bo mówię tu do większości ludzi, którzy wywodzą się z roli. No i otoczenia, sąsiadów, często skłóconych, często nazywających się dosyć złośliwie, bo naszym gościom powinienem przypomnieć, że w Łukowsku każdy ma swoje przydomisko. Mój ojciec, który miał na imię Stanisław i nazywał się Stanisław Kiryk, nie był tutaj znany, ale Staszek Sokolików, o, od Sokolika, prawda? Ja już nie będę mówił o innych przydomkach. One są czasem ciekawe, ładne, czasem złośliwe, czasem brzydkie, bo naród w Łukowsku miał i nie tylko w Łukowsku, na tym Podkarpaciu, fantazję. I ta fantazja przejawiała się rozmaicie, ale to jest to. To jest to, co jest składnikiem, w tym wypadku psychologicznym, naszej tej małej ojczyzny. Proszę państwa, 26 czerwiec 1361. Każdy historyk, a mamy ich tu kilku, który bada dzieje miejscowości, to jest tak, jakby badał biografię. Pierwsze pytanie jest takie, biografia, gdzie on się urodził, kiedy? To
To pytanie całkowicie odnosi się do miejscowości. I musimy powiedzieć, że my nie wiemy, kiedy to Bukowsko się istotnie urodziło. Kiedy to Bukowsko powstawało od samego początku. Tego się stwierdzić nie da. Bo akt 1361 roku mówi o istnieniu miejscowości i parafii świętego Piotra. Proszę Państwa, kiedyś, w średniowieczu, kiedy w ogóle ludzi było mało, problemy zasiedlenia ziem były ciągle zagadnieniem najwyższym, ponieważ sama ziemia nie przynosiła żadnych dochodów, tylko ziemia przynosiła zyski wtedy, kiedy była zasiedlona przez ludzi, którzy mogli cokolwiek wyprodukować. Takie Bukowsko już za Kazimierza Wielkiego istniało. Odkąd? Tego nie wiem. Istnieje parafia. Być może, że właśnie nie widzę nikogo tutaj z duchownych, ale chciałem Państwu powiedzieć, jako w pełni nieduchowny, jako w pełni świecki człowiek, że stwierdzenie przez historyka istnienia parafii gdzieś, to jest stwierdzenie organizacji o ogromnie ważnym znaczeniu. A w studiach zasadniczych w zasadniczym znaczeniu. Bo parafia, moi drodzy, to nie tylko ksiądz mający atrybuty duchowej władzy nad społecznością, nad którą postawił go biskup. Parafia to jest także organizacja o rozmaitych aspektach wpływu. To jest organizacja także społeczna. To jest organizacja także kulturalna. Żeby się nie rozwodzić, parafia spełnia wiele funkcji. To jest niesłychanie ważny moment w rozwoju każdej miejscowości. I wtedy historyk się pyta, jakie wezwanie miała ta parafia. No więc to patrocinium po łacinie, czyli to wezwanie, także o czymś mówi. Tutaj mamy Piotra i Pawła. Jedno z najstarszych. Nie można powiedzieć na podstawie wezwania, kiedy dana parafia powstała, ale na podstawie wezwania można stwierdzić w pełni, czy ona jest stara, należy do najstarszych, tak jak świętego Wojciecha, tak jak świętego Jakuba i całych oczywiście świętych. Jeżeli już jesteśmy przy tym, to jako szczegół powiem, że wszystkie parafie o patrocinium, o wezwaniu świętego Stanisława dają się doskonale datować. W 1253 roku nastąpiła jego kanonizacja. Właśnie tam gdzieś, właśnie w Asyżu. Kiedy do Polski przyszła wiadomość, Kinga księżna, Małopolska, a potem silnie związana z ziemią sądecką, zapewniła sobie u papieża, żeby papież pozwolił jej własnymi rękami dokonać ekshumacji szczątków po biskupie Stanisławie. I dlatego mamy dwa dni w roku, czy dwa święta w roku z tym związane. Wrzesień i 8 maja. Otóż proszę Państwa, tych świętych mieliśmy wtedy rzeczywiście bardzo mało. Tych świętych musieliśmy te relikwie wysyłać po te relikwie wysyłać do Rzymu. Płacić za to. Natomiast każda nowa parafia w nowym osadnictwie wymagała tych relikwii. Ale jest to problem, który zostawimy, bo mamy czasu niewiele. Co z tym Bukowskiem dalej? Otóż jest to także związane z parafią. Proszę Państwa, dokument z 1468 roku, niech Państwo zauważą, 120 lat późniejszy, mówi o przyłączeniu Bukowska do parafii w Nowotańcu. I jeszcze dodaję, że successu temporum, czyli z upływem czasu, tutaj w Bukowsku doszło do załamania się miejscowości.
Co więcej, jej kompletnego wyludnienia.